Nie wiem, czy Państwo słyszeli o Ramajanie. Ramajana jest to jedna z najstarszych, takich bardzo dobrze znanych historii Indii. Każde dziecko zna Ramajanę, każde dziecko w Indiach zna Ramajanę, tak jak my tutaj znamy Reksia czy Misia Uszatka, oni tam znają właśnie tą historię. Jednak różnica jest taka, że jest to prawdziwa historia, która dawno, dawno temu zdarzyła się w miejscu zwanym Ajodhia. Ajodhia jest to taka miejscowość właśnie, w której król Ramachandra wraz z żoną zamieszkiwali, jednak przez takie pewne okoliczności zostali oni wygnani do lasu. I przez to, że żyli w tym lesie, oczywiście mieli wiele, wiele przygód w tym lesie. Również jedną z tych przygód było to, że jakoś na ich drodze stanął demon, taki niesamowicie zły człowiek, Ravana. No i słuchajcie, ta Sita była przepiękną kobietą. Żona Ramachandry była przepiękną kobietą, no i wpadła ona w oko temu demonowi Ravanie. No i jak to demon nie omieszkał sobie ją porwać, prawda? Więc Ravana porywa Sitę, moi drodzy. Oczywiście Ramachandra kocha Sitę z całego serca i za wszelką cenę stara się odbić Sitę Ravanie. No i słuchajcie, różnego rodzaju przygody, które towarzyszą temu zdobywaniu Sity z powrotem, właśnie przyprowadzeniu jej do domu. Oczywiście Ramachandra ma mnóstwo przyjaciół, którzy mu pomagają. No i za chwileczkę zobaczycie tą przepiękną adaptację właśnie tej miłosnej historii. Jest to niesamowicie romantyczna historia. Również słuchajcie, wszystkie stroje, cała aranżacja teatralna została stworzona przez tych właśnie aktorów, którzy tutaj zaraz przed Państwem wystąpią. Przepiękna ścieżka muzyczna, więc i słuchajcie, to co oni stworzyli w przeciągu tych 3 miesięcy, no już za chwileczkę zobaczycie, że naprawdę musieli nad tym pracować od rana do wieczora. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy włożyli i żyją tą sztuką, więc ja już tutaj, słuchajcie, mam znak, że są gotowi. Więc moi drodzy, przywitajmy ich bardzo gorącymi, entuzjastycznymi brawami. Sita Ram na scenie! Oh.
Thank you.
Dziękuję.